Witam Cię bardzo serdecznie. W tym materiale zaprezentuję mapę Europy, czyli państwa i ich stolice. Dodatkowo będą również pokazane flagi poszczególnych państw. Tak więc zaczynajmy. Oto jest konturowa mapa Europy i wszystkie państwa. Aby rozwiać wątpliwości, chciałbym poinformować króciutko, że na tej mapie znajduje się 47 państw. Według różnych źródeł znajdziecie informację 46. Tak, tak się dzieje. Według prawa międzynarodowego w Europie leży 46 państw, bo Kosowo jest państwem, które jest częściowo uznawane na arenie międzynarodowej. Ale z uwagi na fakt, że Polska uznaje Kosowo, uznajemy za najmłodsze państwo w Europie, Kosowo jest tym 47 państwem. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsze trzy państwa to są państwa, które leżą zarówno w Europie, jak i w Azji, a później po kolei od największego do najmniejszego pod względem powierzchni. To co? Lecimy. Rosja. Moskwa. Kazachstan. Nur-Sultan. Turcja. Ankara. Francja. Paryż. Ukraina. Kijów. Hiszpania. Madryt. Szwecja. Sztokholm. Niemcy. Berlin. Finlandia. Helsinki. Norwegia. Oslo. Polska. Oczywiście Warszawa. Włochy. Rzym. Wielka Brytania. Londyn. Rumunia. Bukareszt. Białoruś. Mińsk. Grecja. Ateny. Bułgaria. Sofia. Islandia. Reykjavik. Węgry. Budapeszt. Portugalia. Lizbona. Serbia. Belgrad. Austria. Wiedeń. Czechy. Praga. Irlandia. Dublin. Litwa. Wilno. Łotwa. Ryga. Chorwacja. Zagrzeb. Bośnia i Hercegowina. Sarajewo. Słowacja. Bratysława. Estonia. Tallin. Dania. Kopenhaga. Holandia. Amsterdam. Szwajcaria. Berno. Mołdawia. Kiszyniów. Belgia. Bruksela. Albania. Tirana. Macedonia Północna. Skopje. Słowenia. Lublana. Czarnogóra. Podgorica. Kosowo. Pristina. Luksemburg. Luksemburg. Andora. Andora. Malta. Valletta. Liechtenstein.
Vaduz. San Marino. San Marino. Monaco. Monaco. I najmniejsza skropek. Watykan. Oczywiście Watykan. Oto jest nasza calutka mapa Europy. Tak więc dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.